Afrykarium to unikatowa inwestycja, która powstała na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Ma charakter pionierski na terenie całej Polski. Obiekt ten pod względem rozwiązań technologicznych i wizualnych jest pierwszym tego typu w Europie. Nowoczesny pawilon o powierzchni ponad 17 tysięcy metrów kwadratowych i kubaturze blisko 185 tysięcy metrów sześciennych prezentuje zwiedzającym różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu. Wejście do obiektu prowadzi przez charakterystyczny podcień o długości 70 i szerokości 12 metrów. Na jego końcu znajduje się wejście do holu głównego, w którym znajdziemy m.in. taras widokowy, sklepy z pamiątkami, salę dydaktyczną oraz nowoczesną, multimedialną salę konferencyjną na blisko 200-osobowe audytorium. Wzdłuż całej, bardzo bogatej i kolorowej ekspozycji prowadzą światłowody zatopione w posadzce imitującej naturalne podłoże. Wędrówkę po Afrykarium rozpoczynamy od ekspozycji Morza Czerwonego. Rafy koralowe tego morza to wyjątkowy i niezwykle wrażliwy na ingerencję ekosystem. Naszym oczom prezentuje się krajobraz zmieniający się w zależności od pory dnia i nocy. Z Morza Czerwonego przechodzimy do okolic rzeki Nil. Między skały wtopione są duże akwaria z bajecznie kolorowymi pielęgnicami o niezwykłych kształtach. Możemy podziwiać zapierającą dech faunę jezior Wielkiego Rowu Afrykańskiego. Natomiast z tarasu widokowego, znajdującego się w pobliżu wodospadu, ukazuje się malownicza panorama z hipopotamami, antylopami, mangustami i ptakami. Prosto z tej malowniczej krainy wchodzimy w niezwykłe głębiny kanału mozambickiego. W tym miejscu poprzez ogromne szyby akrylowe oraz wyjątkowy 17-metrowy tunel możemy obserwować życie rekinów, ogromnych płaszczek, żółwi i innych dużych ryb. Następnym przystankiem naszej wędrówki jest wrak statku, który swoje morskie wędrówki zakończył rozbijając się na wybrzeżu szkieletów. Statek pełni podwójną rolę. Jest jednocześnie restauracją oraz punktem widokowym ukazującym wybrzeże Namibii, umożliwiającym obserwację m.in. pingwinów przylądkowych i kotików afrykańskich zarówno na lądzie, jak i pod wodą. Opuszczając statek, czeka nas prawdziwa afrykańska przygoda, którą przeżyjemy w dżungli Kongo. Spotkamy tu groźne krokodyle i pływające manaty, zwane inaczej syrenami lub krowami morskimi. Wychodząc natomiast na górną część, naszym oczom ukaże się niezwykle bujna roślinność dżungli i zwierzęta w niej żyjące.
przedzierając się przez zarośla, a następnie pokonując drewnianą kładkę, kończymy naszą wędrówkę po Afrykarium, wchodząc na taras widokowy z panoramą na hol główny. Budowa tego pionierskiego i tak unikatowego obiektu to również ogromne przedsięwzięcie inżynieryjno-logistyczne. Dlatego zwiedzając Afrykarium, warto również wiedzieć, iż w trakcie inwestycji wykopano i wywieziono 100 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Zostało wbudowanych blisko 36 tysięcy metrów sześciennych betonu i ponad 4800 ton stali. Budowa wymagała koordynacji pracy ponad 250 podwykonawców i dostawców, a prace były prowadzone w trzyzmianowym systemie pracy przez ponad 1000 pracowników. Poszczególne materiały, komponenty i technologie były kontraktowane, sprowadzone przez generalnego wykonawcę z całego świata. Łączna ilość wody w zbiornikach i instalacjach to 18 milionów litrów. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejsze instalacje wentylacji i klimatyzacji, filtracji wody, systemy elektroniczne, informatyczne, teletechniczne. Afrykarium to niewątpliwy sukces na płaszczyźnie autorskiej, projektowej i wykonawczej. To unikatowa atrakcja turystyczna i nowa ikona Wrocławia, która już dziś jest na ustach całego świata.